Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku na kanale Łosice Info. Dzisiaj mamy dla Was specjalnego gościa, Weronikę Muszyńską, naszą reprezentantkę Polski w lekkiej atletyce w dwóch konkurencjach, w rzucie dyskiem oraz w pchnięciu kulą. Tak. Wszystko się zgadza, tak? No to super. Dzięki Weronice rozpoczynamy nowy cykl, który pojawi się na Łosice Info, na naszym kanale. Będzie to cykl pod tytułem Łosickiej rozmaitości. Rozmowy z ludźmi pełnymi pasji. Także mamy pierwszego człowieka pełnego pasji. Weronikę, to tak, może Weronika, początek. Żebyśmy tak już na luzie mogli z sobą pogadać. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z lekkoatletyką? Moja przygoda z lekkoatletyką rozpoczęła się w szkole pod gimnazjum. Tam trener od WF-u nakłonił mnie, żebym pchała kulą. No i jakoś to zaowocowało, że zdobywam medale na poziomie szkolnym. No i poszłam dalej. To wszystko mi się bardzo mocno spodobało. No dobra, także mamy początek. Miałaś kilkanaście lat. Wieku nie będziemy wypominać, ale Weronika jest jedną z najmłodszych uczestniczek tegorocznych Mistrzostw Polski. O ile pamiętam, chyba nawet najmłodsza byłaś w tym roku. No właśnie nie. Nie? Była jedna młodsza? Tak, były dziewczyny młodsze ode mnie, ale na podium byłam młodzieżówką, a nie seniorką. No właśnie, bo tak, kto jeszcze nie śledził naszego kanału i stron naszych, to nie wie, że Weronika miała bardzo owocny lipiec, bo były trzy imprezy duże i z dwóch imprez udało się przywieźć trzy medale. Owszem, tak. Dobrze, to może tak zacznijmy od początku. Od początku tego miesiąca. Pierwsze Mistrzostwo Polski U23. Tak. Chyba taka kluczowa impreza dla Ciebie. Kluczowa, chociaż nie najważniejsza, ale udało się zrobić plan minimum, jaki tam był, czyli zdobyłam złoto w dysku, no i srebro w kuli, chociaż nie oczekiwałam tego, bo ja w ogóle kuli nie trenuję. Tylko na to, jaką formę prezentuję w pchnięciu kulą, jaki jest poziom w Polsce, no po prostu wystartuję na tych zawodach, jeśli mogę cokolwiek tam zdobyć. No i wyszło tak, że zrobiłam życiówkę w kuli, nie trenując jej, i zdobyłam srebro, więc bardzo super. No to może teraz pora jeszcze pomyśleć o kuli w takim razie. No, tu chyba jest mniejsza konkurencja w tym momencie. Ale na świecie nie. No. Bo tak przed programem rozmawialiśmy właśnie o wynikach, jakie padają na świecie w tym momencie i to są po prostu kosmiczne wyniki, bo nawet patrząc na minima olimpijskie, to po prostu wysokie. Kiedyś minimum olimpijskie obecne dawało złoty medal na olimpiadzie. Teraz trzeba tyle pchnąć, żeby w ogóle na olimpiadę pojechać. No dobra, to może teraz powiedz, jak było na tych Mistrzostwach Polski U23 w porównaniu do tego, co było w Gorzowie. Na Mistrzostwach Polski już seniorów. Jakie są różnice? Z punktu widzenia zawodnika. Różnicy brak. Cały czas to samo nastawienie i praca wykonana, tak jakby, no bo jest medal. Może na Mistrzostwach Polski U23 byłam bardziej zestresowana, bo byłam tak jakby liderką, miałam rok temu też złoto i broniłam tytułu i to było w sumie takie duże wyzwanie, żeby się nie poddać, więc żeby być po prostu skupionym na starcie i zrobić swoje. No, udało się to, więc spoko. A w Gorzowie było w sumie podobnie. Byłam tylko zdestresowana, bo przed Mistrzostwami Polski seniorów nie byłam w znakomitej formie na treningach. No ale jak to udowadniam, że na zawodach jest zupełnie inaczej i w ostatniej próbie rzuciłam tam 54-63 chyba. Czekaj, zaraz powiem dokładnie. Bo mamy wszystko zanotowane. Mistrzostwo 54-42. I te 8 cm do srebra zabrakło. Tak, niestety. No ale fakt, że tutaj przed tobą były dwie takie dość doświadczone zawodniczki. Seniorki, które już wielokrotnie zdobywały medale Mistrzostw Polski w seniorskiej kategorii, no zabawsko, ile pamiętam, tu już w wielu meetingach też brała udział. No, bo to już jest doświadczona sportsmenka. Tak, dziewczyny są u mnie o wiele starsze. No, Daria to jest 6 lat.
no, przepaść sporo. Tak naprawdę, tak. Jeżeli chodzi o to, ten etap, na którym ty teraz jesteś, w porównaniu do tego, gdzie ona się znajduje. No i dobra. To teraz taki temat może dla Państwa mniej znany, mianowicie Mistrzostwa Europy. Bo tak naprawdę między Mistrzostwami Polski juniorów, znaczy U23, a seniorów odbywały się Mistrzostwa U23 Europy w Finlandii. W Espoo, właśnie, fajna nazwa. Odbywało się w trakcie Dni Łosi, także my mieliśmy o tyle fajnie, że na telefonie wszystko śledziliśmy, co się działo. No, nie no, wyniki na bieżąco. To teraz jakby ktoś nas oglądał z ogólnopolskich mediów, prosimy, aby tego typu imprezy też były na w miarę otwartych kanałach transmitowane, bo trzeba się postarać i wszystko na streamie oglądać. No, to jak było w Finlandii, bo tam wiemy, że pogoda słaba, przygody zdrowotne też kobiece dolegliwości się trafiły, więc wiadomo, że to troszeczkę inaczej się wtedy startuje. No ale jak, może tak zapytam, czy jest różnica w organizowanych imprezach, to co jest w randze, nie wiem, Mistrzostw Polski, a Mistrzostw Europy? Od strony takiej organizacyjnej, organizatorów, przyjęcia was, no bo w Polsce jesteście u siebie, a tam wiadomo, że trzeba się pokazać. No to jest dużo tak jakby innych rzeczy, typu sam to, że są eliminacje, jest dużo zawodników, są dwie grupy eliminacyjne, no i 12 osób wchodzi do finału. No i tak jakby pierwszy dzień polega na tym, że są te eliminacje, trzeba je przeżyć, tam jest największy stres, no i kto po prostu jest przygotowany i tak dalej, nie da się pociągnąć przez ten stres i to wszystko, no to przychodzi normalnie. Po prostu eliminacje są najtrudniejsze, a jak już człowiek przeżyje te eliminacje i idzie do finału, to tak jakby ten stres jest mniejszy. No tak, no bo to już takie minimum mamy osiągnięte, ten finał. No, bo tam są tylko 3 rzuty. Tak. I trzeba zrobić wszystko, żeby być w tym finale. A różnie bywa, stres i tak dalej. No i też pogoda swoje akurat w Finlandii chyba zrobiła, tak jak rozmawialiśmy. Właśnie, na eliminacjach było fajnie, była dobra pogoda, nie wiało jakoś źle. Akurat rzut dyskiem był w takich godzinach, gdzie mnie ten deszcz omijał, więc to było naprawdę fajne. Tylko że na eliminacjach no, źle się czułam i byłam na tych przeciwbólowych tabletkach. I cieszyłam się, że rzuciłam 52 metry, chociaż jak wyszłam z płyty, to byłam tak wściekła, bo bałam się, że nie wejdę do tego finału. Zresztą wyszłam z 7 wynikiem, więc naprawdę bardzo dobrze. No i wchodząc do finału, tam w konkurs, już 2 dni później, czułam się naprawdę bardzo dobrze, tylko ta pogoda nie doskwierała. I strasznie mocno wiało. A to w dysku jest bardzo ważne, bo jak się rzuca, to dysk powinien płynąć, a on tam gasł. I ostatni rzut wydaje mi się, że był naprawdę bardzo dobry, nie miałabym się tam do czego doczepić, ale wiatr spowodował to, że on się tak jakby w tym powietrzu zatrzymał, no i spadł. No tak, no na to wpływu już nie masz. No nie mam. Nie technicznie jest wszystko zrobione jak należy i... Może gdybym miała więcej siły, wtedy można było się jakoś przebić przez ten wiatr, ale no to nie teraz. No to za rok, no bo te mistrzostwa co roku są, także... O ile tak? Co dwa lata są. Dobra, rozmawialiśmy o Twoich zawodach i teraz takie moje kolejne pytanie. Wiadomo, że sezon tak naprawdę składa się z dwóch części. Zima, wiosna, tak, hala, później lato to już część otwarta. Na jakim etapie teraz jesteś? Ja teraz jestem na etapie roztrenowania, wakacje. Czyli to najlepszy okres? Najlepszy, tak. Nie trzeba trenować. To znaczy muszę trenować, ruszać się, żeby się nie zastać, no ale nie muszę za czymś gonić. Mam komfort psychiczny. No tak, teraz masz ten okres roztrenowania. Powrót do treningów kiedy się odbywa? W październiku. Tak, powrót do treningów, no to tak naprawdę w październiku zaczynamy delikatnie się tak ruszać, wdrążać i tak dalej, a w połowie, wydaje mi się, października to już tak ruszamy mocniej. Już do przygotowań, do sezonu. U nas stałe trenujesz pod okiem trenera Kamińskiego. UMCS Lublin, tak? Aha, jeśli chodzi o klub, to UMCS Lublin. Tak, a trener Kamiński, trener kadry? Tak, trener kadry narodowej, trener mój, trener z Warszawy.
I jak się układa współpraca? Bo to... Trzeci rok już jestem u niego i wydaje mi się, że w tym roku się tak dobrze dotarliśmy, że jest idealnie, że tak powiem. Dogadujemy się, wszystko idzie dobrze. Jak widać po sezonie, to też był dobry. Mogę powiedzieć, że był dobry. Brakuje mi aktualnie tylko takiego jednego strzału, rzutu, który dałby mi na przykład 57 metrów, 56. No ale na treningach pewnie już jest, co? W okolicach 57 metrów, tak w miarę regularnie, co? Właśnie ja jestem takim zawodnikiem, że na treningach rzucam o wiele mniej niż na zawodach. Na zawodach jestem tak zmobilizowana i tak mnie to wszystko niesie, że rzucam o wiele dalej. I na przykład na Mistrzostwach Polskich Seniorów nie zapowiadało się, że ja tyle rzucę, bo ja nie byłam do tego przygotowana, to znaczy tak mi się wydaje. Chociaż no, nie da się zapomnieć rzucać. No i byłam na tyle skoncentrowana i tak skupiona, że wchodząc do koła wiedziałam, że daleko rzucę, tylko że nie wiedziałam w którym momencie. Udało to się, nie udało się osiągnąć rekordu życiowego. No, dało to trzecie miejsce, super, cieszy mnie to bardzo, chociaż te 8 cm bardzo boli. No, taki jest sport, tak? Znaczy, powiem szczerze, to tak odwrotnie ku wszystkim, bo jak się słucha głównie lokatletów tych technicznych, tak jak te, to każdy mówi, kurczę, na treningach 2 metry dalej, 5 metrów dalej, tutaj, to może też ta różnica w tym tak zwanym negatywnym i pozytywnym stresie, tak? Na niektórych zawody wpływają tak, że gdzieś jest ta blokada, a u Ciebie może właśnie, tak jak mówisz, jest ten power, tak? Że... Tak, tak. Na zawodach oddaje się 6 rzutów, czasami 3, jak się tam nie dostanie. A na treningach oddajemy tych rzutów po 50. Więc trzeba tak wszystko to rozplanować, żeby mieć siłę na te 50 rzutów, a nie na 6. I wydaje mi się, że na zawodach jestem bardziej zmobilizowana i ja wtedy nie myślę o technice, tak żeby wykonać jak najlepiej te rzuty, tylko żeby jak najdalej rzucić. To może też istotne, tak schodzi z głowy, co nie? No, ważne jest... Jestem tu i teraz, muszę rzucić i koniec. Nie obrót, nie trafić w punkt, tylko jak trafię, to pójdzie, co nie? Może... I na przykład wolę rzucać na treningach mniej, że jak jadę na zawody, później być mega mocno zaskoczoną, że to jest o wiele dalej, nie? Jaka teraz już, jaką życiówkę teraz masz w dysku? 55-16. 55-16, no to też medal już srebrny na seniorskich. Tak, mogłoby to być. I srebro chyba też na Mistrzostwach Europy by dało. Tak, tak, dałoby. Dałoby. Boli to srebro, no, boli to te mistrzostwa, co? Boli bardzo, tym bardziej, że to były ostatnie mistrzostwa młodzieżowców, bo już za rok będę seniorem. I będę mogła jeździć tylko na Mistrzostwa Polski seniorskie. I w ogóle międzynarodowe zawody. No, kończy się moja kategoria U23 i już będę seniorem. Starszym. Tu teraz info do sponsorów, żeby się ogarnęli szybko. Wpłacali jak trzeba, to numer rachunku podamy na końcu. Tak, żeby tutaj kariera Weroniki się rozwijała jak należy. Właśnie, odnośnie sponsorów. Bo w zasadzie w tym sporcie jeszcze tego juniora czy młodzieżowca, to tych sponsorów jest stosunkowo niewielu, prawda? No ja aktualnie nie mam żadnego. Jedynie to wspiera mnie klub, no i miasto Lublin, bo tam jestem w klubie, ale tak poza tym to, no to nie. No i jeszcze Ministerstwo Sportu, wiadomo. I Polski Związek Lekkiej Atletyki, ale tak, żeby jakieś osoby z zewnątrz, to na ten moment nie. Na ten moment, właśnie. No bo to trochę szkoda, co nie? Bo sądzę, że gdybyś może uprawiała inny, bardziej medialny sport. Piłkę nożną? Czy piłka nożna kobiet, to u nas też troszeczkę niestety jest niedofinansowana. Ja mam akurat znajomych z Łęcznej, gdzie w Łęcznej jest klub Górnik, gdzie dziewczyny były mistrzami Polski. No i tak naprawdę one są no-name'ami. Jak pojadą nawet do Lublina, gdzie to Łęczna i rzut baretem, prawda? No, z kolei mam koleżankę, która mieszka pod Barceloną. Barcelona zainwestowała mocno w kobiecy futbol. I tam wychodzą dziewczyny z klubu i to jest taka reakcja jak na Messiego czy na Ronaldo. Że po prostu wow, one mają gigantyczne już kontrakty reklamowe. A tak naprawdę w tej lekkiej atletyce, no to żeby nie związek i partnerzy, sponsorzy związku,
to wy tej kasy za dużo nie dostajecie. W zasadzie na te bieżące utrzymanie, co nie takie. No powiem tak, jakbym... ciężko jest się samemu utrzymać, dostając tyle, ile załóżmy ja zarabiam, otrzymuję. No, jest o wiele łatwiej, jeśli chodzi o stypendia, jak jestem studentem, bo nie dość, że uczę się, to jeszcze mam wyniki sportowe i to jakoś idzie, że uczelnie chcą wspierać sportowców. No ale jest ciężko, trzeba jakoś sobie radzić. Wybrałam taką ścieżkę, to teraz już tego nie porzucę. Tak, także ponawiamy prośbę. Panowie sponsorzy, mówię, trzeba będzie, udostępnimy numer rachunku i dane Weroniki, jak przyślecie wiadomości prywatne, bo trzeba naprawdę wspomagać młodych, ambitnych sportowców. I też tutaj już brzydko powiem do naszych lokalnych działaczy z powiatu i okolic. To dla was byłaby naprawdę gigantyczna reklama, żeby móc wspierać Weronikę, bo też przed wejściem rozmawialiśmy o tych prognozach, o tym, co może w przyszłości, prawda? Tak, tak. I o ile może Paryż to jeszcze tak... Może jeszcze nie, ale te Los Angeles stanie kusi, prawda? Tak. No właśnie, a czy w ogóle rozmawiacie już na tym etapie z trenerem o tej przyszłości za rok, dwa? Czy na razie się skupiasz na tym, co tu i teraz? Właśnie nie, rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o igrzyskach, o igrzyskach Europy, które będą za rok. No i powiem tak, jest szansa, żeby tam pojechać. Nie mówię nie. Trzeba bardzo dużo się starać. Na pewno czeka mnie bardzo ciężka praca. No i będę się starać, ile mam sił, żeby móc tam pojechać. Wydaje mi się, że na Mistrzostwa Europy będzie o wiele łatwiej, no bo to jednak są Mistrzostwa Europy. Na igrzyska będzie o wiele ciężej, no ale nie poddaję się, trzeba walczyć. Jeśli nie, no to za 4 lata. Jestem jeszcze młoda, mam dopiero 22 lata, więc wszystko przede mną. No dokładnie. To mówię, że też rozmawialiśmy o minimach, które są tak naprawdę tak wyślubowane. Niestety, że to chyba tylko lista rankingowa teraz będzie wchodziła w rachubę, bo patrząc nawet po wynikach z tego roku, to wśród seniorek niewiele kobiet na świecie osiągnęło te wyniki, które są założone na minimum, bo 63,5 metra, no to... Dużo. To jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Ale kto wie, może w następnym roku będę rzucała po 60 metrów regularnie i z rankingu idealnie się dostanę do Paryża. No i będziemy mieli pierwszą łysieczankę na olimpiadzie. Oby. No, a teraz też już przeszło. Miałem jeszcze jedno pytanie na myśli. I gdzieś jak zaczęliśmy o tej olimpiadzie, to a właśnie, już mam. Także będziesz miał co wykasowywać. Będziesz miał dużo roboty. No i tak jeszcze nic. Tak, mi chodzi, chciałem jeszcze zapytać o... Już jesteś w cyklu, tak? W treningu. Jak wygląda twój dzień? Jak wygląda mój dzień? Taki typowy w Warszawie, czy na obozie? Obóz. Znaczy wiesz, no w Warszawie to wiem, że impreza codziennie, no, a dopiero potem najpierw przyjemności, potem obowiązki, a na obozie to wygląda zupełnie odwrotnie. Bardziej mi chodzi o tej strony właśnie sportowej, tak? Jedziecie na obóz, bo w większości gdzieś jesteście od lat pewnie w podobnym gronie, tak? No bo to z 3 lat trenujemy... Powiedzmy, z tą samą grupą. Dokładnie, więc też się znacie, wiecie, kto was wkurza, kto was bawi, że tak powiem. No ale właśnie, jak wygląda ten dzień? Jak wygląda dzień? No to jak jesteśmy na obozie, idziemy wszyscy razem zazwyczaj na śniadanie. Później mamy zazwyczaj rzuty. Rozgrzewamy się, idziemy rzucać, wracamy, myjemy się, idziemy jeść. Pewnie krótka drzemeczka. I kolejny trening, czyli na przykład siłownia albo sprawność, to tam zależy, co trener będzie kazał zrobić. No i wracamy, kolacja i koniec dnia. Tak naprawdę na obozach to cały czas trenujemy. Nie codziennie po 2 treningi, ale zazwyczaj mamy 2-2-1, czyli 2 dni po 2, kolejny dzień 1 i na przykład popołudnie mamy wolne, czyli mamy regenerację. Typu idziemy na saunę, na wanienki jakieś z bąbelkami. Tak, żeby się zregenerować na kolejne 3 dni ciężkiej pracy. Tak, organizm też musi odpocząć, bo to wysiłek jest duży. No i niedzielę mamy wolną, tak jak to przystało. Aha, nie? Czyli 7 dzień świętujecie. Tak. No i po prostu całe życie się opiera na tym, że musimy iść na trening, zrobić go, bo to jest nasza, powiedzmy, praca.
ale też przyjemność, bo wolę pójść na trening na 2 godziny niż siedzieć od 8 do 18 w pracy. Co? Czy tam 16. To nie etat, prawda? No. To już taka większa swoboda. No, swoboda takie dość niefortunne teraz może stwierdzenie, no. To wytniesz. No, dobrze, mamy zamknięty okres startów. Masz jeszcze trenowanie, październik wracasz. I czy macie już z trenerem jakieś takie minima, które sobie gdzieś założyliście? Ile byś chciała rzucać w przyszłym roku? Mm-hmm. Czy może jest pomysł też, nie wiem, kuli? Czy kula na razie nie, jest tak out? Ja już kulę zakończyłam. Już wydaje mi się, że nigdy nie będę nią pchać. Chociaż na Akademickich Mistrzostwach Polski tam jest, tam będę pchała, bo tam robię punkty dla uczelni, więc będę musiała wystartować, tak mi się coś wydaje. Ale jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski czy inne imprezy, to nie będę startować w kuli. To nie dla mnie, ja nie lubię. Aha, bolisz dysk. O wiele bardziej. Czuję się swobodnie i wiem, że umiem rzucać dyskiem, a kula po prostu mi wychodzi. Kręcę się w kółko, tak jak w dysku. No i co? I wychodzi. No tak, no to że srebrny medal, co nie? Dla Mistrzostw Polski. No to takie... Tak wychodzi. No ale na Mistrzostwach Polski seniorów nie miałabym już na przykład medalu. Byłabym 4. albo 5. Więc nie jestem taka dobra w tym. No tak, tylko że kuli nie trenujesz. Ja bardziej do tego dążę, że jakby... No jakby ją potrenować, no wiadomo. Ty bez treningu pchasz 14 metrów z groszami, no to... Nie wiem, ale wydaje mi się, że jakbym trenowała tą kulę, to nie wiem, czy ja bym dalej pchała. Nie odnoszę jakiegoś. Próbowałam trenować trochę, ale mi to nie wychodziło, wkurzam się i już nie chcę chyba do tego wracać. Wolę się skupić na dysku, tak żeby pojechać na ważne imprezy, powiedzieć sobie, że zrobiłam to w 100%, bo później będę miała coś do siebie, że kurczę, jednak za dużo poświęciłam się tej kuli, nie? No tak, straciłaś czas po prostu. Tak, tak. No, a ten minima masz na przyszły rok jakiś założona, jeżeli chodzi o dysk? Jeśli chodzi o dysk, jeszcze ogólnie z trenerem o tym nie rozmawiałam. Ja w swojej głowie to poukładałam, wydaje mi się. Ale nie będę jeszcze zdradzać. Zaskoczę wszystkich. Nie, no bo jest... Bo przyszły rok jest taki dość bogaty, tak? Jeżeli chodzi o tych zawodów też dużo, bo też będziesz wchodziło już w wiek seniora. Tak, tak. Też trzeba będzie gdzieś oglądać się za meetingami, bo to też trzeba się pokazywać. No, bo trzeba. Nie oszukujmy się, Kasiuta też się przyda. No, na tych meetingach może nie ma jakichś powalających kwot, bo tak naprawdę tylko diamentowa liga i parę tych jafowskich. No, ale to wtedy muszę rzucać daleko. To jest topka, tak? To w zasadzie 20 najlepszych zawodniczek ze świata bierze udział. Są plany, żeby zrobić diamentową ligę znowu na Śląskim, w Chorzowie, w Polsce, ale żeby też zrobić dysk kobiet i mężczyzn najprawdopodobniej. Tak coś słyszałam, ale czy to prawda, nie wiem. Więc może jak będę rzucała 60 metrów, to może się tam zjawię. O, fajnie by było. Tak planuję. Tym bardziej, że tak, od kiedy Małachowski odszedł, no to w tym dysku i męskim, i żeńskim bez sukcesów. No, nie mamy takiego super stricte czołowego zawodnika światowego, który pozwalałby na to, żeby inni sportowcy z tej samej dziedziny korzystali z zawodów, typu Diamentowa Liga albo jakieś inne meetingi, które dzieją się w Polsce. Bo po prostu nie robią takiej konkurencji. Chociaż no, w damsku dysku damskim wydaje mi się, że będzie coraz lepszy ten poziom, bo jest Daria, jestem ja i to będzie kolejny rok z naszym trenerem. I wydaje mi się, że co roku będziemy coraz lepsi, to na pewno. I ta nasza praca będzie oddawała, że tak powiem. O, fajne słowo. Sukcesy. Takie modne teraz oddaje. Tak? No. To tak takie TikTokowe chyba i YouTubeowe. No. Nie, no spoko, bo mówię, tak prześledziłem zanim się z tobą spotkamy i wyniki twoje, i minima olimpijskie, i wyniki ostatnich mistrzostw Polski zarówno U23, jak i seniorów.
to tak naprawdę 80% naszej kadry się zgodnie z tymi minimami nie kwalifikuje. Nie. I popatrzmy też na wyniki światowe, no to kurczę, w kuli mężczyzn tak naprawdę na dzień dzisiejszy 10 facetów miałoby pewny awans, a do finału wchodzi 12, prawda? Więc nawet finał byśmy nie obsadzili. Tak. Patrząc na to, jak te właśnie konkurencje techniczne mocno mają wyśrubowane w tym momencie minima, bo młot mężczyzn prawie 80, to tam 78 z groszami jest minimum. Nie, w tym roku 3 facetów to osiągnęło. Tak, tak. No jedynie w Polsce no to mamy bardzo dobrych młociarzy, bo to jest aż 2, którzy są na wysokim poziomie. Niestety dysk no, jest trochę dalej, tak samo kula, no ale może niebawem. No, fajnie by było. Dogonimy. Ja będę próbować. Jestem młoda, oni są wszyscy ode mnie starsi, dużo. Ty masz czas. No mam czas. Dokładnie. Dopiero 22 lata, jeszcze 6 lat. Tak, myślę, 6 lat? Że potrenuję. No dlaczego? No, 8. Nie, no może 8, no. Zobaczymy, jak się moja kariera potoczy. Jak będę na topie, będę dobra, na pewno nie będę chciała kończyć, no bo to fala niesie. Fala niesie, dokładnie. No ale jeśli okaże się, chociażbym tego nie chciała, że jestem przeciętna, no to skończę. Chyba, że będę robiła to rekreacyjnie. Trzeba się zająć czymś innym właśnie. No, w trenerkę można zawsze pójść. Chociaż to wiesz, to jest taki łabędzi śpiew, to śpiew przyszłości, co nie? Ogólnie, no, ty teraz się skupić na tym, żeby w przyszłym roku na te Mistrzostwa Europy się wbić. Do tej wąskiej kadry, co nie? To byłaby podstawa. Tak, to wydaje mi się, że to jest taki plan na następny rok. Że patrzeć głównie na Mistrzostwa Europy, które będą, a igrzyska to jak pojadę, to pojadę, jak nie pojadę, to nie pojadę. Wiadomo, będzie mi zależało, ale czy aż tak bardzo, jak na Mistrzostwach Europy? Wydaje mi się, że nie, bo wiem, że po prostu jest mega wysoki poziom w tym w ogóle na świecie. I ciężko jest pojechać. Chyba, że będę daleko rzucać, no bo wtedy oczywiście, że ja pakuję już walizki. Nie, no bo mówię sobie, tak popatrzyłem te wszystkie statystyki i tak dalej i tak stwierdziłem, że kurczę, fajnie byłoby, jakbyś pojechała na igrzyska. Bo no, Mistrzostwa Europy to raczej nawet przy dzisiejszej formie to by nie był problem, no bo te 2-3 dziewczyny zawsze jadą. Tak, tak. Co nie? Więc teoretycznie jesteście we 3 na podobnym poziomie. No może Daria na razie jest taką tą liderką, prawda, tej kadry. I doświadczenie i wyniki za nią idą. Natomiast ty już tak kąsasz te doświadczone zawodniczki. I fajnie byłoby, gdyby się udało. Natomiast chyba może, znaczy ja to uważam, że może nie byłoby, nie jest konieczna taka napinka, że muszę. Bo wtedy chyba... Wtedy jest gorzej. Co nie? Tak. Że można się spiąć i... Trzeba trochę myśleć z tyłu głowy, mieć to, że są takie zawody. Robić swoje, tą ciężką pracę, tak jak robiłam to w tym roku. No i dążyć do tego, żeby pojechać, ale właśnie nie na siłę, nie? Że próbować, starać się. A zdziwiłaś się tym brązowym medalem, czy jednak liczyłaś, że będzie? Nie, ja wiedziałam. Wiedziałaś? Ja wiedziałam, że będę miała medal, tylko liczyłam na srebro, szczerze powiedziawszy. Po tym jak zobaczyłam, jak się konkurs toczy i w ogóle szkoda mi bardzo drugiego rzutu, bo rzuciłam go poza promień i wydaje mi się, że byłby daleki, gdyby wpadł w promień. To mi się wydaje, że tam z 55 spokojnie było, jak najlepiej. No, też mi się tak wydaje. I bym miała srebro, ale no niestety. 7 na Mistrzostwach Europy, 3 na Mistrzostwach Polski. Ale to może dobrze, dobry prognoz przed następnym rokiem. Ten trochę udane, ale nieudane, a kolejny będzie jeszcze lepszy. No tak, no bo to byś spoczęła na laurach, to już kurczę jest to... No. To jest motywacja. Byłam cały czas w tym roku tak jakby ustabilizowana na 55-54 metry. Cały czas tak rzucałam w podobnej granicy. Nie było takiego właśnie przeskoku jednego do 56-7 metrów, nie? Więc wydaje mi się, że w kolejnym sezonie te 59... No, to metry dokładać tylko, co? Tak. Nie? Żeby utrzymać regularność, bo też popatrzyłem po wynikach, nawet w finale seniorskich, no to tam taki trochę rozrzut był u niektórych, że dziewczyny
tutaj gdzieś 52, ale wcześniej 49, 48, 51, że taki, z tej systematyki u ciebie te rzuty praktycznie wszystkie szły bardzo podobnie. Tak, tak. Co, nie? Ja zazwyczaj zaczynam konkurs od 51 metrów, ale później z każdym rzutem dokładam. No i ostatni był najdalszy. No, w szóstej próbie. Tak. Ale tak czułam, bo ogólnie są dwie techniki rzutu dyskiem. Jest jedna z przeskoku, jedna klasyczna, przytrzymana. No i od czasu do czasu tam z trenerem na treningu rzucamy z tego przeskoku, no bo wiadomo, to jest plan na przyszłość, żeby jeszcze dalej rzucać. No i mi to wychodzi, tylko ja jeszcze jestem w tym niepewna i nie potrafię rzucać tak na zawodach. No bo to trzeba się trzymać, nie można spalić rzutu, a ja często nad obręczy dotykam podczas tego rzutu z przeskoku. Większa siła jest. Tak, trzeba bardziej dynamicznie to wszystko władować w ten sprzęt. No i podchodzę do trenera tam na konsultację przed kolejnym rzutem. On mówi: Wera, dawaj z przeskoku. I tak się na niego patrzę, mówię: nie. Ja rzucam z przytrzymanej. Normalnie rzucam, ja jeszcze dorzucę. No i rzuciłam dalej. No i 8 centymetrów. Będzie się śniło, co? No śniło się. Bolało bardzo. Już teraz się pogodziłam, no ale no co ja zrobię? Nic. No w następnym roku. No właśnie, w następnym roku będzie plus 8. Będzie 8 lepiej. Metrów. O, no to jest, nie no, jak 8 metrów to byłoby super. No, to by było, o. To już wtedy można naprawdę realnie myśleć o igrzyskach, co nie? No ale to może na razie spokojnie te Mistrzostwa Polski i Europy poogarniać. Tak. I to może swoją pozycję zbudować, no bo to też istotne będzie ze względu na obecność w kadrze. Pewnie, jasne. Bo ty jeszcze na tych meetingach praktycznie nie występujesz, prawda? Tych takich komercyjnych, tak, co nie? Ja jedynie byłam dwa razy na Mistrzostwach Europy Młodzieżowców. Na seniorowskiej imprezie nie byłam, międzynarodowej w ogóle, nigdy. Jedynie, no to właśnie na Mistrzostwach Polski, no ale to wiadomo, to są dziewczyny, które znam. To jest zero stresu. No wiadomo, jest jakiś tam stres, no ale takie duże zawody, gdzie są mega super zawodnicy, wysocy pod względem wyników, to inaczej jest, jak ich się widzi, się na nich patrzy, jak się zachowują, to jest stres. Bo to też tak śmiesznie, moim zdaniem śmiesznie w lekkiej atletyce wygląda, że tak naprawdę młodzieżowcy, juniorzy, to wy nie macie takich możliwości, jak nie wiem, piłkarze ręczni, koszykarze czy siatkarze, że tych turniejów, imprez, lig odbywa się tak dużo, że rówieśnicy, ci najlepsi, no, mają możliwość cały czas mierzenia się z zawodnikami z innych państw. No, no niestety tego nie ma. No, tego nie ma. No, nie masz możliwości skonfrontowania się z 10 lekkoatletami w swojej kategorii wiekowej w jakimś meetingu, tak? Tylko tak naprawdę wam zostają Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata i nic więcej nie ma. No nic więcej nie ma. Jeszcze czasami robią mecz międzynarodowy, a, no tak, to też, ale to też jest raz w rok, no to dwie imprezy. Raptem, nie? Że Mistrzostwa Europy i mecz. To jest tak jakby zbiera się punkty dla drużyny i wtedy jakieś państwo wygrywa. To wtedy możemy się skonfrontować z innymi zawodnikami innych państw, ale tak to nie. Bo to też, tak jak powiedziałaś, inny stres, inne emocje. O wiele. Tam, takie zawody międzynarodowe zupełnie inaczej wyglądają. Tam jest call room, tam trzeba przyjść, godzinę tam czekać, sprawdzają ci buty, plecak. Zakrywają ci jakieś, nie wiem, marki, które są niedozwolone, żeby ich nie sponsorować. Tak. Sprawdzają, czy masz strój reprezentacyjny, numerki, wiadomo. No i później ci wyprowadzają na płytę, jest takie wyprowadzenie. Tam zmieniasz buty, musisz się rozrzucać, masz dwie próby do zrobienia. Możesz albo nie musisz wykonać. To zależy, ile też tam jest czasu. No w Polsce to jest luźniej. Nie ma takich reguł, zasad. Tam jest lista określonych zawodników i tak musisz wchodzić do koła. A w Polsce po prostu losowo idziesz. Dopiero jak już jest konkurs, no to wyczytują. No tak. A tam nawet próbne trzeba robić po kolei, nie? No to wiadomo, troszeczkę inna ranga, więcej zawodników. Pewnie. To już musi być... jak to się mówi, jak książka pisze, wszystko od linijki. Tak, tak, tak. Że to też doświadczenie dla ciebie, jak to może wyglądać za rok czy za dwa, jakbyś miała brać udział w jakichś meetingach. No bo wydaje mi się, że w tym roku psychicznie jestem dobrze poukładana. Serio, naprawdę.
A to jakieś wątpliwości były? Nie, no bo jest ciężko z psychiką sportowca. Jeśli chodzi o stres i o wiarę w siebie, wydaje mi się, że jak się idzie na zawody takie wysokie, no to masz dużo w głowie, kurczę, czy dam radę, czy żeby cię stres po prostu nie wciągnął. A ja w tym roku wydaje mi się, że bardzo dobrze wyglądam, jeśli chodzi o tą głowę, o ten mental, taki pozasportowy i tak dalej. I jak wchodzę na zawody, to jestem pewna i wiem, co chcę zrobić i nie mam wątpliwości. No. Ale to macie też w kadrze psychologa i tak dalej możliwość korzystania, czy...? Mamy. O. Mamy możliwość. Też chyba dużo daje, co? Bardzo. Korzystałaś? Korzystałam. O. I jak to jest do pogodzenia? Klubowe sprawy właśnie z współpracą na odległość? To nie wymaga... Nie muszę mieszkać w Lublinie, żeby być zawodniczką UNCS. Aha, nie jest to. Mogę ich reprezentować i tak dalej, mieszkając gdzie indziej. Bo na przykład w Warszawie mieszkam i trenuję z trenerem kadry narodowej, a jestem w kadrze narodowej, więc tak jakby mi to przysługuje. Może gdybym była gorsza, no to wtedy byłby problem, nie? No tak. To trzeba by było myśleć, no ale po prostu muszę nosić barwy klubu i na zawodach i po prostu ich reprezentować wtedy, kiedy muszę, nie? Nie no, patrząc też na skład, to WebCS ma... Ogromny. Ogromny, no i ty, tak. Bardzo wielu uznanych lekkoatletów w barwach WebCS-u. Ja jestem w WebCS-ie tylko dlatego, bo kiedyś Łosice były tak jakby połączone z WebCS-em. Teraz wiem, że tego nie ma, ale kiedyś właśnie ten PUK z jedynką Łosice był połączony z Lublinem, dlatego jestem zawodniczką WebCS-u. A nie załóżmy Łosic. Mm-hmm. Może gdy był klub Łosice, no wcześniej tak. To by była z Łosic. I bym reprezentowała głównie Łosice. No tak, tylko wtedy ciekawe, czy też poziom, bo to też trzeba patrzeć, warunki i tak, tak dalej. Tak, bo pewnie teraz wszystko. No, u nas, o ile jeszcze po remoncie stadionu jest nowe miejsce do pchnięcia kulów zrobione w Łosicach. Tylko widzisz, ja nie muszę mieszkać w mieście, no. W którym, które reprezentuję. No. Czyli mogłabym mieszkać w Warszawie i reprezentować załóżmy Łosice, nie? No, ułatwione trochę zadanie. O wiele. No. Robi tak pewnie 99% zawodników. No wiem właśnie, bo też tam z paroma osobami kiedyś rozmawiałam. Dużo osób się tak pyta, no. Jak to, ty mieszkasz w Łosicach? Ale ty jesteś z Lublina przecież. No. Ja mówię, że nie, nie jestem z Lublina, tylko klub reprezentuję. Tak, ale jak to? No, no bo to wiesz, to, no bo każdemu się kojarzy, no dalej mamy pryzmat sportów bardziej drużynowych. Mhm. Gram w Legii, gram w Pogoni, gram nie wiem, w innym klubie, no to Legia wiadomo, jestem w Warszawie, tak. Powinien, no bo każdy patrzy z tej perspektywy, że codziennie ten trening się odbywa w klubie, tak? Mhm. I nie każdy właśnie rozumie, że w tej właśnie lekkiej atletyce to jest troszeczkę inny schemat, prawda? No, tak, tak. Funkcjonowania w klubie, tym bardziej kiedy ktoś jeszcze, tak jak ty jest w reprezentacji, to inaczej to wygląda. No. No inaczej. Dobrze, to co? Będziemy powoli kończyć. Mamy nadzieję, że was nie zanudziliśmy. To teraz powiedz, czego mamy ci życzyć na przyszły, zbliżający się sezon. Czego? Sukcesów. 60 metrów. 60 metrów? Tak, i klasyfikacji na Mistrzostwa Europy. I może Igrzyska. I może Igrzyska. Także tego ci życzymy i jeszcze życzymy, żeby sponsorzy się pojawiali. A, to znaczy, w ogóle. Tak, znaczy, to jest istotne, no bo nie ma kasy, to też wiadomo, utrudnia troszeczkę życie. Tym bardziej, żeby ci, którzy widzą, że jest szansa wspierania młodych lekkoatletów, bo to też nie mówimy tylko o tobie, bo parę osób z naszego regionu też w ostatnim czasie wybiło. I warto byłoby, żeby też pamiętać o takich osobach jak Weronika i paru jeszcze innych naszych lekkoatletów i żeby tam parę groszy sypnąć, co nie? No, dobrze. To wszystko, co przygotowaliśmy dla was w dzisiejszym odcinku. Prosimy o pozostawienie łapek w górę. Kto nie subskrybował jeszcze naszego kanału, niech to zrobi. No i śledźcie nas, bo Weronika jest pierwszą osobą, która pojawiła się w naszym nowym cyklu Łosickiej Rozmaitości, a mamy przygotowane dla was jeszcze kilka ciekawych osób, które udzielą nam wywiadu. Także dzięki wielkie, Weronika. Przetarłaś szlaki i mamy nadzieję, że wypadło to nieźle. Pozdrawiamy. Pa.